21 maja podczas drugiej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego obecnej kadencji radni zdecydowali o składzie nowego zarządu naszego regionu. Marszałkiem województwa został Paweł Gancarz z klubu Trzecia Droga PSL, wicemarszałkami Wojciech Bochnak i Michał Rado, a członkami zarządu Jarosław Rabczenko i Natalia Gołąb. W obradach Sejmiku Województwa wzięło udział 35 radnych. Reporterów? Okej. Przeciw 6 głosów. Komisja skrutacyjna stwierdza, że pan Paweł Gancarz został wybrany na marszałka województwa dolnośląskiego. Gratulujemy. Paweł Gancarz, reprezentujący sejmikowy klub Trzecia Droga PSL, otrzymał 28 głosów poparcia dolnośląskich radnych i tym samym obejmie stery naszego województwa. Nowy marszałek zapowiedział, że będzie współpracował ze wszystkimi środowiskami chcącymi kontynuować dynamiczny rozwój Dolnego Śląska, niezależnie od barw politycznych. Szanowni Państwo, jak w ostatnich tygodniach, za każdym razem z pokorą odnosiłem się do tego, co może się wydarzyć na najbliższej sesji sejmiku. Zawsze prosiłem i apelowałem do tego, żebyśmy szukali porozumienia jak najszerzej. Też dużo energii kosztowało mnie, żeby wskazać, że to środowisko, które budujemy w centrum pomiędzy dwoma siłami politycznymi, największymi, ma równoważyć ten spór, który w tak trudnych czasach, w obliczu tak dużych zagrożeń, nie tylko regionalnych, ale globalnych, to porozumienie jest potrzebne. No myślę, że ten wynik jest takim odzwierciedleniem tego, tych myślę długich tygodni nakłaniania do tego, żeby jednak szukać kompromisu, szukać porozumienia, starać się jak najmniej dzielić, jak najmniej wytykać palcami, a szukać dobrych, pozytywnych rozwiązań, w tym przypadku dla Dolnego Śląska. Bezpartyjni samorządowcy są członkami klubu Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Są to radni sejmiku. Tak jak mówiłem wielokrotnie, ostatnie lata dla mnie jako dla samorządowca nie należały do najłatwiejszych, ale pomimo trudności, jakie napotykałem jako wójta gminy Stoszowice, zawsze jasno starałem się oddzielić warstwę polityczną od warstwy merytorycznej, dotyczącą bezpośrednio funkcjonowania regionu, życia naszych mieszkańców. No i tutaj to porozumienie, o które pani zapytała, ten wspólny klub, to jest wspólny klub z ludźmi, z którymi, na których nie mogę złego słowa powiedzieć, bo w czasach, kiedy dla takich małych gmin jak moja były trudne, to marszałek Cezary Przybylski dystrybuował fundusze unijne w oparciu o konkursy, o procedury, o regulacje. Także nawet takie małe gminy jak moja mogły się rozwijać w tych ostatnich latach. Swoją dotychczasową ponad 10-letnią pracę jako marszałek województwa dolnośląskiego podsumował również Cezary Przybylski. Panie marszałku, czy jest pan zadowolony z wyboru Pawła Gancarza na funkcję marszałka? Jestem bardzo zadowolony, rekomendowałem. To też jakieś spięcie takie tego okresu moich 10 lat, że ustępujący marszałek rekomenduje nowego, a to miało miejsce. Chciałem pogratulować też Pawłowi Gancarzowi wyniku, bo na 36 radnych zagłosowało za nim 28. No, fantastyczny wynik, powody do zadowolenia, można powiedzieć dumy, ale również ogromne zobowiązanie, bo to jest zobowiązanie, to jest ten kredyt zaufania, że ufamy Tobie, ale też oczekujemy tego, że to województwo dalej w tak dynamiczny sposób, jak do tej pory, będzie się rozwijało. Czyli wczorajsza konferencja, kiedy bezpartyjni samorządowcy przystąpili do jednego klubu razem z PSL-em, okazała się dobrym prognostykiem. Tak, to była długa droga, ona trwała ładnych parę lat, bo te próby połączenia, próby działania w jednej organizacji, no trochę trwały. Natomiast sukces wieńczy dzieło, udało się to rzeczywiście sfinalizować wczoraj. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości także wspierał tą kandydaturę. Tak, bo to jest dobra kandydatura. To jest osoba młoda, ale doświadczona, bo to dwie kadencje wójt Stoszowicz, co prawda małej gminy, ale wielkie rzeczy tam robił. No ale dzisiaj wiceminister. Chciałem właśnie o tym dalej mówić, że dzisiaj wiceminister, no jeżeli ktoś porywa się
i doprowadza do sukcesu rewitalizację tak potężnego obiektu, jakim jest twierdza Srebrna Góra, no to czapki z głów. No to jednak trzeba mieć pomysł, trzeba mieć zdolności, trzeba mieć siłę przekonywania i zjednania wielu przyjaciół, żeby taka mała gmina z tak potężnym obiektem sobie poradziła. Zresztą i inkubatory przedsiębiorczości, no jak również sprawdził się jako wiceminister infrastruktury, więc jestem spokojny o to, że samorząd województwo dolnośląskie, nasz ukochany region jest w dobrych rękach. Marszałek Paweł Gancarz otrzymał poparcie radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, Klub Prawa i Sprawiedliwości poparł kandydaturę pana Pawła Gancarza na marszałka województwa dolnośląskiego, przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego, ze świadomością, że jest to alternatywa dla kandydatów Platformy Obywatelskiej. Platformy Obywatelskiej, która w skali centralnej zwija wszystkie kluczowe projekty, takie jak Centralny Port Komunikacyjny, Elektrownia Atomowa, czy inne strategiczne projekty istotne z punktu widzenia kraju. Pan minister Gancarz, odpowiadając na pytania, potwierdził, że zamierza kontynuować rozpoczętą w poprzedniej kadencji rewolucję kolejową. Koleje dolnośląskie odnowiły szereg, zrewitalizowały szereg połączeń kolejowych, zadeklarował kontynuację. Pan Gancarz zadeklarował kontynuację projektu Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego. Też projektu, który rozpoczął się w ostatniej kadencji, na który udało się pozyskać środki. Pan minister Gancarz w końcu zadeklarował wsparcie dla uzdrowisk i podkreślił, że nie będzie wyprzedawany ich majątek. To wszystko powoduje, że podjęliśmy decyzję, radni podjęli decyzję o poparciu tej kandydatury na marszałka województwa dolnośląskiego. My nie wchodzimy do żadnej koalicji, nie będziemy wystawiać swoich kandydatów, ani oczekiwać, że ktoś wejdzie z naszego środowiska do zarządu województwa. Pozostajemy merytoryczną opozycją, deklarując, że wszędzie tam, gdzie będzie to dobre dla mieszkańców Dolnego Śląska, będziemy wspierać zarząd, ale będziemy również przyglądać się jego pracy, patrzeć na ręce i wszędzie, gdzie pojawią się szkodliwe pomysły, będziemy te pomysły blokować.